Ja przyjechałem w 1949 roku z Anglii. O, z Anglii. A do Anglii w którym roku? A do Anglii się dostałem po niewoli. O. Uciekłem z niewoli do Szwecji, ze Szwecji do Anglii. Woldenberg 2C to był obóz jeńców, to się dzisiaj nazywa Dobiegniewo. To był Woldenberg się nazywało po niemiecku. 2C obóz było 6 tysięcy oficerów. Teraz jest na terenach Polski, ale to było jakieś około 20 kilometrów na zachód od polskiej granicy. Jak długo w obozie? Prawie całą wojnę, aż do stycznia. No w styczniu, jak bolszewicy podeszli, to nas Niemcy wyprowadzili pieszo z obozu, żeby wynieść nas na zachód. Myśmy w śniegu po kola szli przez 3 dni, ale dopadli nas bolszewicy. Dowiedzieli się, że tam prowadzą tylu jeńców i oni uwalili nas. A ja w trójkę z dwoma kolegami poszedłem na zachód, nie na wschód. Wszystko poszło na wschód. Na wschód, o. I w ten sposób to wam pomogło potem dalej uciec? W ten sposób my złapałem jeszcze raz i potem się uciekli łódką do Szwecji. Na Wrocław, przez Danię. No, w Szwecji już przyłączyli się z powrotem do polskich sił i mnie przeleciałem do Anglii. Ja byłem 4 lata w Anglii. 4 lata? Tam zrobiłem dyplom. Skończyłem dyplom, bo ja miałem prawie wszystko zrobione. I król angielski powiedział, że wszyscy oficerowie mogą, jak chcą, wyemigrować. Tak samo angielscy oficerowie, że król zapłaci za przejazd na emigrację. Ja wybrałem Kanadę, bo będąc inżynierem chemikiem, dowiedziałem się, że znaleźli ropę tutaj w Albercie, że tam może być coś się będzie działo. Ja tylko byłem przez pewien czas na początku uniwersytet w Albercie był ciekaw poziomu nauki w Polsce, czy uznać dyplomy i tak dalej. Więc ja byłem w takiej komisji, która regulowała te rzeczy i myśmy postanowili, że polskie uczelnie, które dawały dyplom inżynierii, były równoważne z tutejszym master's degree. I to do tej pory jest ważne. Ważne, ja. Niektórzy właśnie łatwiej pewnie mają dzięki temu. Łatwiej im uznają te papiery, tak? W tym momencie, jak? Ale nie wiem, co się dzieje teraz, bo to było 60 lat temu. O! Jak przyjechałem na początku. Jaka była pana pierwsza praca? Słucham? Pierwsza praca w Kanadzie. Pierwsza praca była, ja byłem dyrektorem. Zostałem dyrektorem rafinerii propanu. To jest gaz, który jest rozpuszczony w ziemnym gazie, w metanie i etanie, z którego się wymraża i skrapla i sprzedaje w butlach. O, ja wiem. Była taka instytucja w Grigi, sprzedawali butlet propanu, które pochodziły właściwie z Bolesławia. Na centrum nasze polskie to był Drohobycz Borysław. Tam były źródła naftowe i gazowe. Yeah. I Lwów był jednym z pierwszych miast na świecie, który miał gaz ziemny do ogrzewania i do oświetlenia. To było jeszcze dużo przed pierwszą wojną światową. Pan rozpoczął studia chemiczne w Polsce. Moje studia miałem tak.
Jak byłem na Politechnice w Gdańsku, 30-34 był w Gdańsku, 34 do wojny byłem w Lwowie, po czym siedziałem w niewoli. Przerwa. I po wojnie zrobiłem dyplom w Londynie. Chodzi o to, że się czasy zmieniły. Dawniej trzeba było mieć praktykę, a od czasu II wojny światowej uniwersytety produkowały takich ludzi, którzy byli wykończeni od początku. Znaczy potrafili objąć stanowiska. I dużo ludzi z tym się nie zgadzało, tych starszych. I mówili, jak to możliwe, że ty skończyłeś dzisiaj, jesteś kierownikiem tej fabryki już. Mm-hmm. Dlatego, że wiem, ja się znam na tym. Bo uczono was lepiej, ja więcej się znam od tych ludzi, którzy tam praktykowali już w tym. Była okaza, ale była niestety smutna rzecz była w tym czasie, że uważali, że Polacy, którzy byli znani w Kanadzie, pracowali tylko albo na roli, albo na kolei. To też słyszałam. Tak. I nie chcieli mnie na przykład uznać na początku, pomimo tego, że miałem angielski dyplom, nie tylko polski. A mówię, że tu przecież nikt nie będzie tobie wierzył, że ty umiesz coś. Ty jesteś dopiero... Ty powinieneś szuflą pracować. Tak. Okazało się tak, że po 4 latach tam w tej fabryce 6 robotników poszło ze mną, oni musieli sprzedać fabrykę, bo nie mogli dalej już prowadzić. Prowadzić, bo nie mieli ludzi wykwalifikowanych. A ci ludzie ze mną poszli do Edmontonu, do tej dużej fabryki potem. Co było w Edmontonie? Amerykańska, jedna z największych fabryk w Stanach Zjednoczonych, budowała kolosalną fabrykę w Kanadzie też, która była jedna z największych chemicznych fabryk w Kanadzie. Budowali ją w Edmontonie. I to tak zwany grassroot project, gdzie oni kupili ziemię, golą ziemię i tam wykopali wszystko i całą kolosalną fabrykę wybudowali. I ja właśnie przeszedłem z tej fabryki tutaj, koło Calgary do Edmontonu. Poszedłem na rok na praktykę do Teksasu, się Anna urodziła. Och. I potem tam się budowali, znaczy ją, cała inżynieria była przygotowywana w Teksasie. Ja miałem 4 skrzynie planów. Czyli pan uczestniczył w budowie? Do tej budowy. To wszystko było przewiezione tutaj i zaczęliśmy budować tą fabrykę. To wzięło 2 lata, potem żeśmy zaczęli wynajmować ludzi i powoli uruchamiać ją. Wybudowałem, tak, jeden na milion się zdarza, że inżynier ma taką szansę, że zaczyna w fabryce, której nie ma zupełnie. Musi wszystko trzeba było zrobić. I własna elektrownia, i wodociągi, i kanalizacje, wszystko trzeba było zrobić. Jak to się nazywało? To jest Selenis Corporation of America. Okay. Ona właściwie pochodziła już... To była fabryka, która powstała w czasie I wojny światowej, gdzie używano do nakierowania skrzydeł samolotów farbę z nitrogliceryny, żeby zatkać pory w płótnie, bo to były ciemne skrzydła. Ale ta farba, lakier z nitrogliceryny polegał na tym, że jak się zapałkę przystawiło, to wszystko się spalało. Więc wymyślili 2 braci w Szwajcarii, wymyślili lakier zrobiony na
acetu celulozie. Nie nitrocelulozie, tylko acetu. Znaczy się kwasem octowym się traktowało celulozę, która stała się potem rozpuszczalna w acetonie. Jak się ten lakier użyło, to on się nie zapalał. Czyli był ognioodporny. I na tym ta fabryka zrobiła duży biznes i rozbudowała się w Anglii. Potem Amerykanie przyjęli, jak Amerykanie przystąpili do wojny, to ta sama fabryka powstała w Stanach Zjednoczonych. I robili ten tak zwany dope. To jest... W tym wypadku to nie znaczy, że trucizny, tylko klej, w rodzaju kleju, który się smaruje, ten właśnie do pokrywania skrzydeł. No i już wojna się skończyła i zostali z kolosalną inwestycją. Rozmaite fabryki były, które potrafiły w dużych ilościach produkować ten surowiec. I ktoś wymyślił sobie, że to zrobimy z nas pająka. Pająk wyciska taką substancję, która się ścina w powietrzu, czy by nie można z tego zrobić nitkę. I to się zaczęło. Zrobili nitki z tego i powstała celuloza, z których 100% poszewek przed wojną był zrobiony z acetu celulozy. 100%. Wszystkie poszewki, te świecące takie. Te podszewki do ubrani? Do ubrań. Były robione z tego materiału i potem zrobili jeszcze inne. Dwuaceton był. To dwie drobiny kwasu octowego zostały przyłączone do celulozy i ona polepszyła i robili damskie materiały na sukienki. Już miękkie. Poza tym robili filtry do papierosów. Też z tego? Takie filtry. O, ja wiem, na końcu papierosów. To wszystkie były robione u nas. Z celulozy. Do tego była potrzebna chemikalia. Oni potrzebowali kwas octowy i acetyl. I ta chemiczna część tej produkcji właśnie na tym polegała, ale to było tak wielkie, że oni byli zmuszeni, nie można było produkować tylko aceton i kwas octowy. Jedynie te systemy, które to robiły, to musiały produkować wiele innych rzeczy, dlatego powstał taki kolosalny przemysł chemiczny równocześnie z tym. Bo i też zapotrzebowanie rosło i wymyślali, do czego jeszcze można użyć. Więc to rozmaite rzeczy produkowali. Że pan jest takim prawdziwym pionierem technologicznym. Jestem pionierem. Pierwszorzędnie, w pierwszym miejscu do tej pierwszej fabryki, które tutaj, to mam w tej specjalny numer jest. Panie jest o mnie opisane, że to była taka pioniercka prasa, bo to było tutaj, koło Calgary. I tam myśmy potrzebowali kilka chemikalii, które jedynie było można kupić na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Jak się coś potrzebowało, albo ktoś coś wylał i zgubił, to trzeba było miesiąc czekać, żeby beczkę tego przywieźli. I fabryka musiała być miesiąc zamknięta. I ja właśnie to przyszedłem w tym momencie, gdzie to się działo, wszystko było in statu nascendi, że tak powiem, moment powstawania tego przemysłu. I łuk sodowy to z Vancouveru musiał przyjechać, to jeszcze było pulbidy, bo to przez dwa tygodnie można otrzymać było. Ale boksyt na przykład, który potrzebny był do suszenia gazu, to musiał gdzieś z New Jersey, ze Stanów Zjednoczonych być przewieziony i to 6 tygodni. Więc zamknięci musieliśmy być 6 tygodni. Ale ja zrobiłem rozmaite takie rzeczy, że ten boksyt, który był używany, regenerowałem na miejscu i za 3 dni miałem
z powrotem te rzeczy. Tak. Ja byłem pionierem w tym czasie. I też wynalazcą. Wynalazcą, jeżeli nowe rzeczy. Nie, to na podstawie wiedzy inżynieryjskiej, którą... No oczywiście, na jakiejś podstawie, ale ciągle ktoś tego inny nie wymyślił, żeby tak zrobić. Kazano czekać, ale... Dużo takich rzeczy się działo wtedy. Przez 4 lata pracowałem nad tym. No ale dlatego potem łatwo się dostałem do tej amerykańskiej fabryki, do Texas, gdzie się nauczyłem innych rzeczy. Ale ze mnie musieli sprzedać tą fabrykę do innej fabryki, która musiała wtedy wynająć nowych ludzi, nauczyć ludzi, zacząć dołajść na czoła. No i potem było, co się stało. W 1969 roku ludzie wymyślili ochronę środowiska. Było nieznane zupełnie, nie było wspomniane na uniwersytecie, nie było wydziału environmentu, słowa environmentu było nieznane. Pollution była znana, że gdzieś tam, że przemysł jest paskudną świnią, brudzi wszystko, to wiedzieli, ale poza tym nic. I miasto Edmonton, które miało 3 kolosalne fabryki chemiczne, tak się przeraziło, jak to w prasie ogłosili, że jest, że trzeba być świadomym ochrony środowiska, że szukali człowieka, który by przejął pollution control. I mnie ofiarowali 2 razy tyle, ile ja zarabiałem. I ja zostałem tym kierownikiem tego Wydziału Ochrony Środowiska w mieście Edmonton, gdzie było siedlisko też i rządu albertańskiego. Znaczy, to wszystko było zjednoczone w jednej instytucji i wtedy się cuda zaczęły dziać, jak do mnie przychodziły skargi i ja musiałem rozwiązywać sprawy. Ja byłem prawie, że codziennie występowałem w telewizji. Musiałem tłumaczyć. Bo to wszystko było nowe. Wszystko nikt nie wiedział. Nowe, wszystko. I było taka duże niezrozumienie sprawy, że jak zobaczyli, że duża chmura jakiegoś dymu wychodzi z fabryki, że to jest zanieczyszczenie. No ja mówię, to jest woda. To jest chłodniarz. Schłodnik. Tak właśnie nie wygląda. Bo takie inne rzeczy się działy, na przykład Kanada jest znana z gry w hokeja na lodzie. I zimą połowę towarzystwa jeździ na łyżwach. Ale ponieważ jest zimno w Kanadzie, więc lód jest zamknięty, jest w takich lodowiskach. Pod dachem, w budynkach. Które trzeba ogrzewać, że tak powiem, żeby jeździć. No i wtedy wprowadzili do czyszczenia lodu taką maszynerię, która nazywa się po włosku Zamboni, byk Zamboni. To był co rodzaju traktora, który ciągnął beczkę z wodą i szczotki. I to przejeżdżało szybko przez lód, potem podlewało wodę i wyjeżdżało. I w tym czasie zaczęły przychodzić skargi do Departamentu Zdrowia, że dzieci chorują. Doktorzy myśleli, że w tych restauracjach, które są przy lodzie, że to jest jedzenie, że to jest hamburgery postrute czy coś takiego, zaczęli badać jedzenie, ale nie mogli nic znaleźć. I w końcu jeden z doktorów przyszedł do mnie i powiedział, pójdź, zobacz, co tam jest, dlaczego ci dzieci żygają. Jak pojeździł po pół godziny, to wymiotuje. Więc
ja poszedłem tam specjalnie, nie mogłem nic znaleźć. Poczekałem przez pół godziny, przyjechał Zamboni. Ten Zamboni pojeździł i śmiał śmierć do tego. Ja mówię, czekałem, co to może być. Będzie nowy silnik. Jest, tam nie można ogrzewać, bo to kosztuje, to dużo, duży przestrzeń jest. I nie ma wentylacji, to po prostu zamknięte. I ja następnego dnia wziąłem przyrządy do mierzenia składników wydzielin. I zobaczyłem, że tlenek węgla, co wydzielane przez silniki, to samo jest, co się dzieje, coś, gdzie jak ktoś chce się zatruć, to pójdzie samochodem do garażu, zamknie drzwi i puści i umiera. I to samo, ten sam efekt. To samo się działo na tym lodowisku. Na przesycenie tlenkiem węgla całej atmosfery. I dzieci, które tam były przez 3-4 godziny, zaczęły mdleć i wymiotować. Ja stwierdziłem, że tam jest 60 razy więcej, aniżeli minimum, które jest pozwolone. No i to była wielka rzecz, z tego się zrobiła. Bo było 40 takich rinks, to się nazywało, tych lodowisk zamkniętych w Edmontonie. I wszystkie to miały. I na całych północnej Ameryce i w Stanach Zjednoczonych, wszędzie to było używane, to samo. To zaczęło wtedy rozchodzić się na całym świecie, po całym świecie. No i ja przez rok ostrzegałem ich, że trzeba, że mają zmienić ten system, że mają użyć elektryczną maszynę do tego na baterie, a nie te gazowe, które wydzieliny mają. No i przez pierwszy rok nic nie zrobili, nie chcieli wierzyć. Następnego roku, jak się zaczął nowy sezon, ja poszedłem, zbadałem i się nic nie stało. Ja wypuściłem tą wiadomość do jednej stacji telewizyjnej, która działała przeciwko takim rozmaitym hecom. I oni to ogłosili i wtedy się dopiero zaczęło. To przejął, BBC przejął. Była taka pani Barbara Frum się nazywała, która prowadziła As It Happens w Ottawie. I ona zadzwoniła do mnie do biura i się pyta, coś ty zrobił, dlaczegoś tych, co tam się dzieje, że tam trujesz ludzi? Mówię, tak, trujemy ludzi tymi Big Zamboni, bo one wydzieliny dają do miejsc, gdzie niby dzieci mają być zdrowe, to one dostają choroby, trują się. No i ja nie wiedziałem, że ona, że to jest ona, pierwsza rzecz. Potem, jak było As It Happens wieczorem, to było interview z Mr. Krusze z Ottawy. I leciało tak, jak było. To było telefoniczne interview. Co? Czyli telefoniczne interview? Przez telefon? Czy ona przyjechała? Nie, przez telefon. Przez telefon rozmawiała. I cała rozmowa. Półgodzinna rozmowa, bo ja tłumaczyłem jej rozmaite rzeczy. Jak to działa? Jak to działa wszystko. I to usłyszały stacje amerykańskie. Awantura następnego dnia. Nasz doktor musiał zamknąć wszystkie lodowiska. Więc nie było lodu i hokeja. Co to za tragedia w Kanadzie? No straszna, nie, lepiej niech się dzieci trują, po co mają? To jest koniec świata. Wszystko moja wina. No wszystko pan Krusze zrobił, bo powiedział im, że coś ich truje. A to było na 3 miesiące przed moją emeryturą. A, to już przynajmniej bezpiecznie. I ja się stałem bardzo niepopularny, dlatego że Chicago miało mecze i zamknęli. O,
W Stanach Zjednoczonych pozamykali lodowiska. Czyli to wszystko, było 10 minut sławy. Wszystko, bo oni szybko zbadali i wszystko się zgadzało. No, oczywiście. Ja nie wymyśliłem nic. Wszystko było tak, jak powiedziałam.